Amen. Możemy oddać Panu Bogu chwałę oklaskami z całego serca. Za chwilę przejdziemy do kolejnej pieśni, ale chcielibyśmy się podzielić też jedną z historii tego, co się działo tutaj, kiedy się modliliśmy. To jest, myślę, bardzo dobra rzecz, której potrzebujemy się uczyć, żeby być wdzięcznym za to, co Pan uczynił. Amen. Bo dopiero kiedy jesteśmy wdzięczni i potrafimy się ucieszyć tym, co Bóg robi, Bóg poszerza nasze serce na to, żebyśmy widzieli większe rzeczy. Więc chcemy ucieszyć się tym, co Pan Bóg zrobił dla naszego brata. Także możemy tutaj go zaprosić i też brawami możemy go przywitać. Więc powiedz, jak masz na imię po pierwsze? Mariusz. Mariusz, z czym był problem i co się stało tutaj? Kilka miesięcy temu lekarz powiedział, że akurat mam ból akurat jakiegoś kolca w biodrze i to nie będzie ustępowało rehabilitację, tylko będą uśmieszały ból. No i będąc w kościele, gdy Marcin opowiadał z dziewczynami o kobiecie w białej szapce, zaczęli opowiadać o tej historii, jak tam ustąpił ten ból i w pewnym momencie zaczęło mi to odpuszczać, tak? Przyszliśmy tutaj, akurat zaczęliśmy się dalej modlić, uwielbiać Pana. I w pewnym momencie akurat ból, który miałem jeszcze dodatkowo z głowy, z szyi do karku, taki, że mnie trzymało razem z kręgosłupem i w ogóle nie mogłem akurat tego wytrzymać. I w pewnym momencie zaczęło to odpuszczać. I w tej chwili czuję się swobodnie. Mogę się poobracać, tańczyć, skakać. Chwała Panu. Chwała Panu za to. Możesz jeszcze zostać na chwilę. Czyli lekarze też powiedzieli, że rehabilitacje tylko będą lekko uśmierzały ten ból, ale że on nie będzie przez te rehabilitacje uleczony. No to nie jest do uleczenia akurat, bo to jest ból, który narasta, tam jakieś zwyrodnienia i tak dalej. Możesz poruszać się jeszcze raz, pokazać, co możesz zrobić? Wszystko jest dobrze. Chwała Panu za to. Możemy zaklaskać dla Pana, oddać mu chwałę. Dziękujemy Ci, że się podzieliłeś tą historią. Kochani, ja wierzę, że Pan Bóg naprawdę czynił dzisiaj wiele więcej, więc jeśli będziecie chcieli, można jeszcze podejść i dzielić się z zespołem swoimi historiami, świadectwami. Przyjechaliśmy prawie na świeżo parę dni temu z Gdańska. Mieliśmy duże spotkanie z modlitwą o uzdrowienie i na tym spotkaniu był mężczyzna, który miał 21 śrub w nodze, plus jeszcze zwyrodnienia w kręgosłupie i w swoich stawach. I mówi, że przychodził do kościoła tak naprawdę przy pomocy innych ludzi, płakał z bólu jeszcze na spotkaniu, zanim zaczęliśmy się modlić o uzdrowienie. Mówił, płakałem z bólu, bo nie byłem w stanie wytrzymać. I podczas modlitwy o uzdrowienie mówi, poczuł gorąco, które zaczęło przeszywać jego nogi, mrowienie, gorąco. Ten ból odszedł i mamy nagrane jego świadectwo, jak skacze z radości. To był człowiek koło 70, a cieszył się jak dziecko biegając przy kościele, bo ten ból odszedł do tak poważnej choroby i tak poważnej kontuzji operacji. Także Bóg naprawdę jest dobry, Bóg działa i potrzebujemy dzielić się tym, co czyni pośród nas. Także jeśli chcecie uwielbić poza to, co się tutaj wydarzyło, zadziało, jeśli zobaczysz, zorientujesz się, że coś się stało, to oddawajmy Mu chwałę też poprzez świadectwo. Kochani, nadszedł ten moment puszczenia baloniku. Proszę przygotować się, niech one będą wypełnione, są wypełnione helem, ale tak naprawdę waszą modlitwą, dziękczynną, prośbą, wszystko to zależy od was. Jest ten wspaniały moment, symboliczny moment, kiedy zanosimy nasze modlitwy do nieba. Uwaga! 3, 2, 1, stop! Zobaczył to, że ja słyszałem, że już